Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy, znaczy, przepraszam was, pograjmy w Minecraft. Dzisiaj znowu muzyczka. Zresztą, jak zwykle, znaczy wcześniej nie dawałem, nie wiem dlaczego. Oh yeah. Tutaj widzicie moje eksperymenty z mączką kostną. Tak, eksperymenty, czekajcie, muzyka wyłączona, dobrze. Tak, trzy drzewa koło siebie tutaj są posadzone. Naprawdę, patrzcie. No, po prostu eksperymentowałem z mączką kostną. Tak, tutaj, no, taki gąszcz się zrobił, prawda, tutaj. Akurat mi się mączka kostna skończyła. Tak, tutaj dam fetuszki. I welcome to the next. Patrzcie tutaj. Nasza szklarnia. Tutaj będą właśnie rzeczy, które zbiorę. To tu. Więc widzicie, że nie porównowałem. Dobra. Tak. No, jak widzicie, już mam znowu skina, teraz już go ustawiłem normalnie, może tak powiem. I patrzcie, nie, czasem coś tak wypada. Mamy automatyczną zbieralnię kaktusów, prawda, tak spada. Muszę zobaczyć, to nie powinno wpadać. Nie ma. I patrzcie, kaktus sobie leci i ui. On nie jest dopracowany ten system, szczerze mówiąc. Tak go po prostu zrobiłem, nie chciałem, żeby na przykład wyglądał jako JJ, bo... Znaczy jest podobny do JJ, ale nie jest identyczny. Bo on nie jest dopracowany, ten mój. Bo są to już tak jest dobrze. Kurde, iży ty. Klaunie. Tutaj mam to. Czyli mam, budowałem po prostu z kaktusami kawałek szklarny. Tutaj szalony eksperyment. What the fuck? Dobra, dzisiaj zajmiemy tutaj, patrzcie, pół bloczki z kamienia. Tutaj właśnie takie jak nie umiałem, pół bloczki z... właśnie otóż z... sandstone'u, czyli z... tego... piaskowca. I pół bloczki z drewna, tak sobie zrobiłem. Wiecie co, może wyłączę tą muzykę, bo trochę mi szczerze lagi. No... i tak mi lagi, więc... A nie, podwyższyły się trochę FPS-ki. Aha, więc pochowam rzeczy do skrzynek i... Wow! I ruszam tu. Niezdobyty cave system. Tak. Co tu mamy? Mamy tutaj... dirt. Piasek. Gdzie będę znowu piasek? Też tutaj dam piasek. I tego typu rzeczy. Jaja. To chyba tu gdzieś jaja mam. Nie wiem, tu dam jaja. Kamień to na dół. Bucket się może przydać, ale napełnię go jeszcze później wodą. Znaczy teraz. Tutaj już patrzcie, mam dużo piórek. Węgiel. Zrobimy tak, zrobimy 8 torczy. Resztę węgla weźmiemy ze sobą. Bo chcę mieć tylko najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą. Dobra, to jeszcze. Od razu sobie zrobię 3 kilofy takie kamienne. Tutaj już to, że akurat wydobyłem. Z dołu jeszcze tam pochodziłem w tej lawowym. Jeszcze tam się okazało, że ominąłem trochę, ale już wykorzystałem, tylko dwa mi zostały. Co jeszcze? Aha. Co chciałem jeszcze zrobić? Aha, dobra, już wiem. Tylko do tego mi jest potrzebne żelazo. No. Żulku. Na wydobywanie tego typu rzeczy jak lapis lazuli lub co lub no lub coś innego.
które można wydobyć tylko kamiennym. Wezmę sobie tylko takie drewno. Aha, jeszcze sobie wziął trochę sianka. Bo sianko się przyda, ale najpierw idę kamień schować. Ale tęskniłem za moim skinem. Trochę się przyda kamienia. Nie wiem, co tutaj robi obraz. Wezmę go, to też wezmę. A co mi tam? Zaszalejmy. Kurde, tylko najpotrzebniejsze rzeczy miałem brać. Dwa. Praktycznie na wykończeniu. Te... Sticków nie będę brał. Niech jestem leniem i nie idę do góry. Nie chce mi się. Tutaj zostawię. Ale i tak będę szedł do góry. Nie, gdzie mi dupek. Dobra. Coś to jeszcze chciałem wziąć stąd? Chyba nie. Tak, o, do góry. Hoppa lelo. Tak, aha, tutaj są sticky. One redstone torch. Turbox się przyda. Kurde. Tak, drewno odłożę. Tutaj to mi się... Dobra, wezmę to ciemne drewno, bo go jest mniej trochę. To tutaj chcę tak wszystko mieć ładnie poukładane. To będzie z wodą, jakby jakąś lawę znalazł. Kaktusy, dobra, na razie tam tu. To dam tu. To też nie biorę, gdzieś tutaj dam. Dobra, najpierw ten na wykończeniu, zaraz zanim będzie ten lepszy. Prawda? Tutaj to samo. I łopata, jeszcze sobie zrobię łopatę. A trzy mi. Co mi tam, zaszalejmy. A tak to będę układał, dobra. Tak. Dobra. A póki jego grzyba mi cobblestone. Albo dobra. Tu wezmę na wszelki wypadek tylko węgiel albo 10. Albo... 10. Ale nie perfekcjonista. Jeszcze idziemy na chwilę do góry. Po wodę do naszego wiadra i po co jeszcze? I po posianko. Jestem na szpicfulu? Tak, jestem na szpicfulu. Oh yeah. Nie, co ja mam z tym? Nie, nie, ostatnio jakoś zacząłem znowu. Wieczorne wełny. Ale nie chcę mi się iść na dół, żeby je zostawić, dlatego zostawię je tu. Nie, no 10 chlebków będzie. Super. Akurat. I za Narnię! No, no, chodź, chodź tam. Już, już, no. No właśnie tam. O. Tutaj jest monster spawner. Kurde. Co ja tak skaczę? What the fuck? Co to było? Chodź tu. Kolego, co tam u ciebie? No czemu tam oświetliłem i się respią? Fuck yeah. Mam torcie, mam. Muszę to bardziej oświetlić. Kurde! Leż. Nie, nie, nie respcie się, nie, nie. Nie, nie. Tak, zostawiłem tutaj tą skrzynkę, bo podobno co 5 dni się respi, że życie z rzeczy się respią, ale to nieprawda. Bo już czekam całkiem długo. Tak, tutaj szłem i trochę oświetliłem. Tak, oświetliłem to już do końca chyba. Nie, nie do końca. Tutaj doszedłem.
Dobra, idźmy tu. Czasem są surowce pod wodą ukryte albo pod lawą. Załóż się, że gdzieś tu będzie cave. System albo cave. Po prostu. Dobra. Idźmy. Czemu ja mam takie FPS-y? A. Czekajcie. Podniosą mi się. No. No dalej. Czekam. No. Dupa Jasia. Dobra, idziemy tędy. Fak, słyszałem coś. Coś tam widzę. Czy to kamień? Czy mam schizy jakieś? Czekaj, gdzie tu był węgiel, tak wydobyłem go. Proszę, proszę, żeby tu nic nie było. Albo dobra, niech coś będzie. No i tyle! Wow. To jest coś większego. Chyba. I coś mnie kurdzi, żebym tu kurde rozwalił jeden klocek, to się wszystko zawali. Ale nie zrobię tego. Przynajmniej na razie. Jeśli zwiedzę całego tego cave'a, to zasypię to. Bo już nie wytrzymam. A węgiel się przyda. Tak jak mówiłem już w którymś z pierwszych odcinków. Nawet może w tamtej serii mówiłem, zagrajmy w Minecraft. Że... No, że ten, wiecie, no. No, że węgla nigdy nie za dużo, no. Chociaż możemy zrobić własny węgiel. Nigdy nie kupię bezpośrednio, po co mam. Przeżyłem już naukę tych słów. Więc nie mam zamiaru kolejny raz ryzykować. I to samo, żeby się mi tu zespawniły stworki różne. Fast, fast. Dużo. Tego węgla, ile już go mam? Miałem 10, mam 42. Oh yeah. Dobra. Może slajma spotkamy jakiegoś. No i tyle. Są jakieś jaja. Jestem zawiedzony. Bez jaj. I tyle. Żal. No nie. Ty nie. No to są jakieś jaja. Nie rozumiem tego. Ale węgla przynajmniej było trochę. Chociaż żelazo też by się przydało. Ja tutaj już na większą wyprawę się szykuję. Ja tu. Dwa kroki i koniec cave'u. Trzeba było go sprawdzić wcześniej. Albo nie. Chcę z wami to robić. Takie rzeczy. A może tu? O, dirt. Czyżby tutaj coś było? Nie. Jestem zawiedziony. Naprawdę. Wow. Spokój. A już. Już. A już. Tak, już. Hop. Gdy życie daje ci cave, idź go zwiedzić. Ale tak jak mówiłem, już się nie powstrzymałem. Zobaczmy, gdzie mnie wyniosło. Gdzieś koło ziemi.
O fuck, ja coś tu słyszę. Dobra, co mi tam? Za Narnię. Fuck, albo creeper to będzie. Czy jeżeli jestem gdzieś koło mojego domu? Ja pierdzielę, ale się wystraszyłem. Oh my god. Nie. Aż mój pies podskoczył. Nie. Nie martw się, Foxiu, nie martw się. Oh my god. Omgwytwy. O kurde, nie. Creeper ci na ryj zeskoczy. To tu gdzieś było, no. Wiedziałem, że gdzieś koło mojego domu. Ale walnął kolesia, ostro walnął. Ale mnie wystraszył. Ja wiedziałem, że creeper, ja to wiedziałem, nie. Wystraszył mnie koleś, muszę tam przyznać. Aż mi się nogi zatrzęsły. No. A wiecie co, ja, żeby to nie było takiej dziury tutaj koło mojego domu, zrobię trik. Pewien trik. Czekajcie, na jaką tam mniej więcej wysokość? Jeszcze trochę. Wow! Jeden niżej. Jeden wyżej. No i wypełnię tutaj piaskiem. Jestem zły. A teraz ważne pytanie, które kieruję do was. A właśnie jakoś nie ma stworków. O, tam są. Creeper. Wpadł do mojego creeper trapa. Teraz ważne bardzo pytanie dla was. Czy chcecie mojego save'a? Aż dwa creepery i trzy świnie. To się nazywa impreza. Panowie, nie tak ostro. Wypierdzielaj. Krzyworyju. Już. No wypierniczaj. Fuck you, manie. Już. Leżysz. Dwa gunpowdery. Dwa mięska. Cztery mięska. Fucking shit. Co tak dużo? Nie, chyba trzy mięska. Proszę państwa. Czyli łupy mamy. A szczerze to nie miał być żaden trap, tylko po prostu mi się kiedyś nudziło i dałem tutaj tak. I dałem tu wodę. No więc, no to pytanie dla was. Czy chcecie, żebym dał wam tego save'a mojego, czy nie chcecie, żebym dał wam mojego save'a? O to jest pytanie, prawda? Bo zauważyłem, że większość przynajmniej zagrejmerów z Minecrafta no, daje wam te wasze światy, te właśnie światy. Nie wiem, jestem w kropce. Co mam zrobić? Naprawdę. Czy wam dać tego save'a? Czy jeszcze was podtrzymać w tej niepewności i nie dać wam tego save'a? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dlatego się was pytam. Ale zapewne 3/4 moich widzów nie ogląda moich filmików. Więc... odpowiedź tam, jeden komentarz pewnie. Zauważyłem, że mam strasznie mało komentarzy pod filmami. Jeśli w ogóle jakieś są, tam dwa albo trzy. Typu, ej, Naruciak, nie chcę mi działać Minecraft, co mam zrobić, pomocy. Albo, ej, Naruciak, fajny film, podaj nazwę muzy. Ale nie piszą nic do a propos filmu. To jest normalnie nienormalne. Jak można tak bezcześcić komentarze pod filmikiem, pytając się mnie, dlaczego mi nie działa Minecraft? Co to jest? Ja się pytam. Więc następnym razem, jeśli chcesz już napisać taki komentarz, to dwa razy się zastanów, bo nie mam zamiaru na niego odpowiadać. Odpowiedziałem już na chyba 4 takie komentarze, ale to jest naprawdę frustrujące. I dlaczego mi nie działa Minecraft? Nie. Naprawdę wkurzające. I konopia. Zombie. Przecież... skoro już jestem taki zawiedziony, to chodźmy tutaj... do tego naszego kejwusia. Tutaj usunąłem to drzewo, co tak zasłaniało mi światło. Aha. Chodźcie teraz. Kurde, co mi tak zleciło? No co, chodź. Chodź. Taś, taś ty. Klauniarzu ty.
Chodź tu. No chodź, przytul się. Patrz, no mój kamień jest przecież, znaczy mój mieczek jest tylko z kamienia, koleś. Wow. Pamiętam tej wody. Szkielet. A, przecież to jest ten spawn. O, węgiel. Nie spodziewałem się. Naprawdę. No nie, no bez jaj. A, dobra. Jeszcze jest. To jest historia polskiego reggae massive. Oh yeah. Jeszcze więcej. Kurde, co ja mam z tym oh yeah? Ja pieprzę. Siła powieszę za język. Jeszcze pod dirtem był, no. Myślałem, że będą tacy cwani, że ich nie znajdę. Ale nie, nikt narciaka nie wykiwa. Hop, hop, hop. Dobra, oświetlam dalej. Ła, coś mi strzykło w kości. Stare kości. Nie takie rzeczy się robiło w młodości. O, zrymowałem. To jest historia włoskiego. Dobra, oświetlmy, bo tu w nocy jest ciemno jak w dupie. Czekajcie, mam tutaj cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale ten creeper wtedy na ryju to mi, naprawdę mnie przestraszył. Aż mi się ręce zatrzęsły, a mój pies podskoczył. Bo, znaczy nogi mi się zatrzęsły, a jak mi się nogi zatrzęsły, to walnąłem go. Niechcący. Znaczy mojego psa. To jest jakieś przejście tajemne. A, tu z drugiej strony mają góry. Wow. Wow. Ja mówię wow. A jeśli ja mówię wow, to wy też wow. Wow. Postarali się z tymi górami. No, coś już się szykuje w mojej głowie. Jeszcze wam nie powiem co, ale się już szykuje. A tymczasem może tu jeszcze coś jest, bo jakaś jest tutaj grota. Jest inia. No. No. A, i osoby chętne do zagrania... Nie, nic nie ma. Osoby chętne do zagrania ze mną w Minecrafta to na PW pisać. Będzie nas więcej, bo ja i Rekon to tak trochę mało nas. Dwie osoby. Tam z widzami byśmy sobie zagrali. I to chyba było na tyle dzisiaj. Albo nawet, no już nie dzisiaj. Czemu ja mówię dzisiaj? Tak, tutaj wejście, tam górne. Pięknie. W serce moje kochane. Patrzcie. Ten terdetry. Oh yeah. Co ja mam z tym mówię? Ja pieprzę. Patrzcie, schodzimy. I hop. Hop, 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 hop. I mamy tutaj nasz taras, tylko muszę coś wykombinować, żeby... Żeby, no. Żeby. Żeby. Żeby jakoś tu można było wychodzić i wchodzić. Patrzcie, tutaj jaki zrobisty obraz. Nie. Jest podobno również nowy obraz, zapomniałem o nim wspomnieć, bo w aktualizacji 4x4. Taki czaszka płynąca z czym na tym tle nocnym. Ale to 4x4 to raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No powinien się zrobić. Nie. O, coś takiego, tylko że ta czaszka płonie i ona jest taki, w takim choćby... O, i to jest właśnie nowy obraz. Nie założyłem. Może zostawimy ten ninja nasze? Nie, chcę ten nowy. To jest stary... O, to jest chyba nowy jeszcze. Wow, ale nie jestem pewien. Nie wiem, co on przedstawia. Dobra, może ogłoszę konkurs. Co przedstawia ten obraz? Bo nie widzę nic. Jesteś ślepy?
Czyżbym był ślepy? No, dajcie jakiś fajny obraz. No. Jeszcze jest również nowy bloczek, który jeszcze na razie nie jest wgrany choćby. Coś takiego. Który został ochrzczony przez Minipedia jako Obsidian, Flames Obsidian, czy jakoś tak. Coś z obsidianem. W każdym bądź razie. Teraz się będziemy bawić obrazem. O. O Jezu. Ile można? Nie. To wielki obraz, kurde, nigdy nie miałem farta do wielkich obrazów. No. To są jakieś jaja. Gdzie jest ten obraz? O! Jakiś fajna, nie, dziadowska czaszka. Taki wielki na tą ścianę chcę. Ja tu uwaga. O, tak. O, tak, to jest to. Dziwna. Oświetlę sobie tutaj. Tu. Tutaj mamy piecek i craft site. Znaczy, kurde, craft site. Dom. Turbox. Nie! Te drzewa zasłaniają mi moje... Nie! Nie, nie pozwolę na to! Nie! 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 Histerio! Dobra. Mam to, co potrzebuję. Jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, to zaraz zobaczycie. Chło, chło, chło. Tak, już pewnie większość z was wie, co zrobię. Dobra, bez komentarzy. Akurat noc. Będzie piękne ognisko. Kij z tym. Przynajmniej już się drzewa nie palą wieczność, więc nie będę musiał tego skcinać. Pójdźmy do góry i zobaczmy, jak to pięknie wygląda z naszej kochanej... z naszego kochanego balkonu. Wow, co mi się tak tnie? Bardzo dziwne. Nigdy mi się nie działo aż tak. Dobra, zobaczmy. Ale piękne. It's beautiful. To się nazywa to. Jedno się nie zapaliło. Piękne. To było piękne. Chociaż nie widziałem za dużo, ale to było piękne. 48 mączki kostnej poszło się walić. W sekundę. No może nie aż sekundę. Może nie wiem ile to było. Ogień. Dajcie mi drewno, które zostało, aż dwa kawałki. Nie wiem, może jakbym to wszystko zbierał, to bym miał 3x64, ale... Widzicie, jaki jestem mądry? Zaraz zrobię tak. Nie. A dobra, zrobię tak. Jestem powalony. Wiem. Jestem powalony. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Albo... Żeby osłodzić sobie ból. Zrobię tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Raz, dwa. Trochę za wysoko? Chyba.
Nie wyjdzie. Trochę za... Albo... Patrzcie. I buźka! Znaczy pewnie to nie jest buźka dla was, ale... Dla mnie jest. I to piękna. Pum pum. It's beautiful, it's beautiful. Nie, nie podierało się go naczyć. O, podierało się. It's beautiful, po prostu it's beautiful. Tak, tam to. No. To jest to. Więc tym pięknym, wspaniałym gestem i w ogóle jaki ja jestem dobry, kończę ten odcinek, więc żegnam się z wami.